Halo, cześć, witamy kanał Gadają o e-sporcie. Dzisiaj będziemy robili spóźnione tier listy wordsowe. Nie będę sam w tym omówieniu. Będę miał ze sobą dwójkę ekspertów, którzy oglądali każdy mecz na wordsach, oglądali każdą grę w każdym regionie. I jest to dwóch strzelców, profesjonalnych graczy. Znaczy jeden jest profesjonalny, drugi profesjonalnym chciałby być. Jeden to Damkex, a drugi to Harpun. I sami dopowiedzcie sobie, kto w której roli będzie występował. No Damkek ostatnio za social managera robi, to wiadomo, który gdzie. Ja wiecie, zobaczyłem jak wygląda kariera Badligi i teraz lecę w tę stronę. Okej, okay. No. Widziałem fajne ogłoszenie zrobione na Grypczokrafcie. Dużo lajków, szczerze mówiąc, więcej niż zebrało wiele organizacji w tym sezonie, który był z Ultraligi, ogłaszając skład, i mówię to zupełnie poważnie. Bardzo małe zainteresowanie było. Niestety. Ja generalnie powiem tak, ja się zdziwiłem, że oni tam wcześniej jakiś zajebisty filmik zmontowali, tam z level upem, coś tam, kurwa. I to zrobiło mniej lajków niż goły Damkek, kurwa, obok śmietnika. No ale... Ty, ale ten level up był dodany już... Ten level up był dodany już po sezonie, także... Dlaczego ludzie mieliby to lajkować? Przecież to nie. Przed sezonem takie rzeczy. Dobra, ale my dzisiaj nie będziemy mówić o polskiej scenie, będziemy mówić o Mistrzostwach Świata i będziemy robili tier listy na każdą pozycję. Obaj panowie, tak jak mówiłem, są strzelcami, także wiedza ekspercka z zakresu botlane'ów. Mam nadzieję, że trochę mi pomożecie tutaj dobrze uporządkować innych zawodników. A pozostałe role tutaj już będziemy się bawili i będziemy się dzielić naszymi spostrzeżeniami. Pierwsze pytanie jednak do was, zanim zaczniemy. Jak się wam śledzi Wordsy? Jako młodzież szkolna i młodzież studencka musicie niestety radzić sobie z wstawaniem wczesnym. I czy to koliduje bardzo? Jesteście w stanie połączyć te dwie rzeczy? No chyba tak, jak już mówiliśmy, Harpun w szkole był 3 razy, a studia jeszcze się nie zaczęły. To ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Żeby nie do powiedzeń, że olewam szkołę przez e-sport, no to wiadomo. No, że trochę tak jest, ale byłem chory, miałem anginę, tak? 3 tygodnie nie wstawałem z łóżka, chyba że na screamy, żeby jako dobry obywatel tutaj pokazać się. Okej. Okay. Nie no, ja powiem tak, no te Worldsy to tak, jakby nie śledzę ich jakoś bardzo dogłębnie, nie? Tam o 22 se odpalę na drugim monitorze, no i jak idę spać, no to wtedy faktycznie skupiam się na meczu, ale to jest zazwyczaj jeden czy półtora meczu, a jakoś bardzo szczegółowo, tym bardziej, że też to są play-iny, to tam trochę jest. Ja mam takie bardziej pytanie do grupy. No. Czy obejrzałeś jakikolwiek mecz Chiefs Esports Club? Tak, ja nawet to komentowałem, także byłem zmuszony. Ale to jest też... Nie, sorry, wszystkie gry Chiefs obejrzałem. Nie obejrzałem tylko jednego meczu w trakcie tych play-inów. Wildcats kontra Isurus Gaming. To uznałem, że nie chce mi się. Jeszcze... Ja obejrzałem mecz Chiefsów na Loud, ale akurat był... leciał jak zasypiałem. Ten mecz, o którym mówiłem, to był mecz ostatni dla tych drużyn. Oba teamy miały po 0-4. Więc no... Sądzicie o pikowaniu Teemo i Garena, kurwa. Tych. Super pomysł, świetny pomysł. Jesteś briefem. Pokazuję tylko, jak bardzo profesjonalne są, kurwa, te play-iny. Ale chodzi o... Widziałem takiego tweeta, ktoś napisał tak. Jesteś briefem, całe życie marzysz o tym, żeby zagrać na Worldsach. Jedziesz w końcu na ten turniej. Grasz grę Aatroxem w Teemo tylko po to, żeby w kolejnej grze zagrać na Garena. No i baza. Tak, i tak jest, no niestety. No ale co, wygrał. 3 solo kille dał na Teemo? Dał. Jakbym oglądał... W sensie, tak, oglądałem, widziałem te wszystkie 3 solo kille. Świetnie. Tak było. Dobra, no to co, to przechodzimy do oceniania. Nie ma co się zatrzymywać. Oczywiście przypomnienie. Nie ma gadania. Lajki, suby, dzwony. Patronajcik, wiadomo, i tak dalej. Ostatnie materiały miały problemy techniczne, więc uznaliśmy, że wbijamy środkowy palec w studio, nagrywamy z chaty starym sprzętem. Ja powiem tak, to nagrywanie ze mną nie jest dobrym pomysłem. Problemy techniczne w logach Grypciokraftu były po prostu większe niż u was. Okej, okay, panowie, zapraszam do odpalenia sobie tej tier listy. Wysyłam wam na Discordzie. Oj, będę musiał zmniejszyć ekran i się wszystko popsuje. Pyk, ale już teraz będzie naprawione. Tutaj macie tier listę top lanerów. Będziemy musieli ich przyporządkować po twarzach, co może nie być takie łatwe. O kurwa, ty! Bo ja nie wszystkie... A ty myślałem, że... Ja myślałem, że my tylko kurierów, kurwa, będziemy to tier listować, a no my nie całe no, te... powiedziałem, że wszystkich.
Ja pierdolę! No dobra, to... Ojojoj! Utapon, nie? To jest Utapon, ten z DFM. Tak, to jest stylista top lanerów i to jest Utapon. Nie, no kościół, to jest Eevee. To jest Eevee, a nie Utapon. I on daje zawsze takiego lajka? Tak, on daje takiego lajka. Ja myślałem, że Utapon zawsze był. Okej, wiecie co, zaczniemy jednak od strzelców. To wyślę wam innego linka. W takim razie. Ale nie, no naprawdę, w sensie ja znam i tylko ja z twarzy pomyliłem. Ja myślałem, że ty tu robisz takie coś, że bierzesz adekery na adekery, na dżunglerów weźmiesz jakiegoś Budligę i no, jego 11. No dobra, więc teraz wam powiem sekret. Taki był plan. Nawet dałem posta, że jak jesteś graczem i chcesz wystąpić w odcinku i zrobić tier listę, to się odezwij. Wiecie, ile osób się zgłosiło? Zero. Nikt. Nikt się nie zgłosił. Więc uznałem, no dobra, jak nie chcą ludzie, no to mnie oznaczali w komentarzu. No wiem, ja napisałem, że mój poziom ekspercki nie zwiększy poziomu tej tier listy. Dobra. No, ale będzie musiał to zrobić. No. Od kogo zaczynamy z tą tier listą? No dobra, to zacznijmy może od dołu czy od góry, jak wolicie. Może najpierw ci wildcardowi strzelcy? Ten berserker pierwszy niech będzie. Okej, to po kolei. Berserker, panowie. Co z berserkerem? Cloud9... Ameryka, ludzie mówią, że najlepszy strzelec tam w regionie, trudno się z tym kłócić. Kurwa, sfrizowało mi kamerę, ja pierdolę. Mówią nawet, że to jest jeden z top 5 strzelców na tym całym turnieju, padały takie opinie. W nie przeginałbym, ale no, nie wiem, może tak być w sumie. Ja bym dał go do A-tieru. Fajnie się strzela chłopak, dzieli go chyba z Akademii, nie? Tak, T1. Do tego głównego T1? Tak. A on nie grał wcześniej jeszcze w Akademii Cloud9? Nie. Przez chwilę? Nie, grał w T1. Okej, dobra. I z Akademii T1 go wzięli. Wzięli go z Akademii T1. Ten ruch z LS-em i tak dalej, nie? A, bez kitów, to co on sprowadzał tych swoich ziomków. Tak, tak było. Kurwa, pierdolę tą niebieską taśmę. Damkex musi używać przekleństwa, co drugie słowa. Bardzo niekulturalny człowiek. Zgadzam się. A-tier, Berserker, to co sprawia, że jest taki dobry? Czy to tylko mechaniczny strzelec? Nie, no chyba mechaniczny, nie? Znaczy jak ja oglądałem, też nie ma co się oszukiwać, gra na strzelców Zena, którzy... Tak, na do najlepszego na przykład. Dani się spłakał, kurwa. Nie ma co. O co chodzi z Danim? No to jest w sumie... To może pogadamy jak do niego przyjdziemy, bo on czwarty będzie. No, dobra. Ale generalnie jeżeli chodzi o Berserkera, to... On linię ma dobrą, jest generalnie zajebistym hypercarry, jeżeli chodzi o tam późniejsze etapy gry. Ja pamiętam dużo w Spring Splicie go oglądałem. On tam Afeliosem wtedy solo im gierki wywoził, jak LS wsadzał Fadża na Iverna i tak dalej. No. Dobra, powinno działać i się nie rozłączać. Mhm. A tak w Summerze za dużo nie oglądałem. Oglądałem parę tych gierek z playoffów, no i co? Z każdej linii wychodził praktycznie do przodu tam chyba raz na FBI. W finale był trochę do tyłu, ale... Sorry. Ale kończyło się na tym, że przychodził jeden teamfight, nagle Berserker jest 5-0-4. Oni tam przejechali się strasznie po tych playoffach. Regular tam chyba trochę gorszy był, bo piąte miejsce mieli, ale... No i dekano, ja bym... Tak właściwie, jak, że tak powiem, wrzucimy resztę tych ludzi, to może nawet bym go wyżej dał, bo on mi się wydaje być naprawdę mocny i szczerze mówiąc, bardzo chętnie zobaczę jego matchup na Gumayusiego, wiesz, dwóch kurierów z T1 Challengers, zobaczymy, który się lepiej, że tak powiem, doszlifował na przestrzeni tego roku. Ja jeszcze powiem, bo widziałem TikToka od LCS. I tam było, że take $5 or double it and give it to another person. To Berserker był jedynym ziomkiem, który wziął od razu tam 10 dolców. Nie. To chyba na 140, to, czy na 70 on to nie, wziął. Nie, ale to nie było jakoś powiedział tak, nie, ale to, no, do 70 dolarów to nie jest dużo dla Amerykańca. Ale powiedział tak, biorę, bo lubię pieniądze. No, i coś takiego. Okej, w takim razie to świadczy o jakości niewątpliwie. Potem mamy Gavotto w kolejności. Nie wiem, czy zrzucamy Gavotto wszystkich do tieru F, w sensie wildcard, czy będziemy stosować jakieś rozróżnienia. Ja bym stworzył, zamiast F tierów, stworzyłbym tier... Noby. Jakiś... Jak,
Jakiś trzeci świat, coś takiego. No wildcard, po prostu, wpisuję wildcard. No, karta. Ciężko nam określić, jak gra na ogórków w lidze, a że tak powiem, trzy gry w play-inach za dużo nie powiedzą raczej. Pięć, tak, Kierek. No. Dobra, kto jest... Ale... To jest... No okej, okay, no. Co nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale słuchaj to. Wyobraź sobie Berserkera w EG. No. Według mnie, jakby Berserker był w EG, bo EG przez cały sezon miał problemy z ADC-ery głównie, to przecież ten team mógłby pokonać Europę. Jako jedyny team z NA. Naprawdę. Berserker w EG można grać. Graj. No, skoro OG, bo nie wiem, co to jest za zawodnik dalej. Nie poznaję po twarzy, ale wygląda jak jakiś... A koszulka jakby był z Istanbul Wildcards, a tam jest Holy Phoenix, tam jest więc Holy nie Phoenix, może być on. No właśnie, a jest w ogóle Holy Phoenix w tej liście? A nie jest to może kurier z tego? Z Gigabyte Marines, czy jak oni się tam nazywają? Nie. Tam jest Style, on jest koło Unforgivena po lewej, także to nie on. Okej, okay, spoko. Dobra, to może danego ocenimy. Dany F-tier, bo się spłakał. Nie będzie taka grał jest na tym turnieju, opinia. Ale nie, ale panowie, na poważnie, bo Dany to zawodnik, który grał przez cały sezon CG, star player, wszyscy zachwyceni, ale potem nagle jakieś takie dziwne głosy dochodzą z drużyny, że on to nie potrafi grać metowymi championami, że drużyna lepiej się czuje z Kaorim, benchują go, on płacze po wygranej po piątce w swojej lidze, w LCS-ie, jedzie do domu, wszyscy myślą, że ej, przecież zagra na Worldsach, okazuje się, że jednak nie, grają z Kaorim, nie wyglądają jakoś fatalnie, więc no, co z tym danym? Co z tym danym? Bo on jest niezłym hypercary, ale chyba jest pogrążony tym, że gra trzema czempionami. No. Aphelios, Jinx, Seraphine. No i Ezreal. No ten... I Tristana. A ta Seraphine to ja też nie wiem, czy to jest jakiś taki wielki komfort. Czy to nie jest po prostu taki wybór, zagraj, bo niczym innym nie zagrasz kościu, nie? A Kaori trochę więcej daje. Jak istotne jest z waszego punktu widzenia bycie strzelcem, który się adaptuje do mety? Czy to jest coś, co potrafi zatrzymać karierę, czy nie do końca? Ty na bardzo. To w ogóle, jeżeli on nie umie grać metą, a jest w miejscu, w którym jest, to też tyle musiał mieć szczęścia, bo według mnie kariera może się zatrzymać w ultralidze w pierwszym sezonie, jeżeli nie grasz metą tak naprawdę. Ja nie mówię o tobie, Dawkę, że grałeś z Eri Twitchem tylko tak ogólnie. No tak, no zresztą to widać po Gumayusim w tym roku, nie? Jak była meta Jinx Aphelios, to chłop był uznawany za jednego z najlepszych graczy w ogóle na świecie, nie mówiąc o samym AD Carry, ale teraz meta troszkę zshiftowała, no i już nie jest, nie błyszczy tak bardzo, jak błyszczał rok temu, nie? Okay. Ale też Kyria nie grał w Zajbisiu, no ale wiem, o co ci chodzi. No. Okej, okay, panowie, w takim razie mamy tutaj dwóch zawodników danych i Dany leci do tieru... Nie wiem, taki niski B, wysoki C? Plus jeden. Chyba tak, no dam go do C może na razie, a potem zobaczymy, będzie możliwość jakiegoś dostosowywania. Przeskakujemy dalej, kolejny strzelec to jest chyba Łako, tak mi się wydaje, ten z niebieskimi włosami. Strzelec... On w BYG gra? Beyond Gaming, tak, no. to powinien być Łako. No to on jest łakiem, nie? Łak. Właśnie ludzie mówią tak, łako niezły, grają do niego, to Beyond Gaming, ale ja oglądałem parę gierek w regionie, ziomek jest strasznym interem. Na Worldsach zagrał średnio, więc myślę, że z pełną premedytacją i świadomością wrzucam go do tier wildcard. I chyba wszyscy robimy to samo, co? Ej, ja bym wszystko go wrzucił do tieru D, bo... Jakby no nie oglądałem ich gierek w sezonie, ale ty mówisz, że jest interem, a mimo wszystko to jest Wietnam, tak? Czy co to jest za region? Nie wiem. Co to za region. On trochę, wiesz co, szczerze mówiąc, Harpud nie obraź się, a on gra trochę jak ty. Czyli tutaj krzaka sfejszczykuje, wiesz, pójdzie po high risk, high reward playa. Ale to takich adekery się ceni, takich jeźdźców bez głowy, nie, co mamy to w górę ze stali. Jak ja gra, to do Z-tieru, normalnie. Tylko, że wiecie, chodzi o to, że... Jeszcze jak jesteś młodym graczem, to jest dobre, bo możesz się ustatkować. Przesadź go. Później tak, a Łako jest już dość stary, więc... Ale jeżeli jesteś stary, a nie umiesz się ogarnąć...
Ja na to patrzę z tej perspektywy, że jest grupa A, która jest najbardziej free grupą chyba w play-inach w historii. Masz jakąś Brazylię, masz Oceanię, masz Japonię, która dobra, zawsze była tym wildcardem, która każdy mówił, o, Japonia zaskoczy w tym roku. I nigdy się I to nie działo. No nie, raz no, rok się temu, stało, rok raz temu. To się stało. No dobra, teraz znowu troszeczkę się tak stało, bo byli 0-2-3-2 skończyli, ale mimo wszystko patrzysz na to Beyond Gaming i mówisz, nie no, z grupy to oni wyjdą, w Knockout Stage to nie wiadomo, ale z grupy powinni wyjść. I robią sobie 2-3, przegrywają na jakieś, na koni przegrali. No, wygrali tylko na Brazylię i Oceanie, więc w sumie nic nie zaskoczyli, ja się spodziewałem, że chociaż jakiegoś upseta walną na IG, czy może nawet i Fnatic, a no co, nie wychodzą. I tym bardziej, że ani Fnatic w pierwszy dzień nie mieli pełnych składów. Tak. Znaczy ja uważałem, że Beyond zagra trochę lepiej, ale nie miałem dużych nadziei wobec tego składu. To, że odpadają, mnie nie dziwi zupełnie. No dobra, więc wystarczy myślę przestrzeni dla Łako w tym naszym omówieniu. Mamy ciekawszego zawodnika, mamy Defta przed nami. I Defta myślę, że do S-tieru, na luzie wrzucamy. No. Czy to jest najlepszy AD carry w play-inach, czy jednak Gala jest lepszy? Nie, no Ruler. Ale w play-inach, kurwa. A, dobra, w play-inach, dobra, sorry. IDK. Wydaje mi się, że... Dobra, wiecie co ja powiem? Ja bym powiedział, jest lepszy, że... bo lepiej mu meta siedzi, ale Def to... Ja właśnie miałem lepszy. Powiedzieć, że Def jest lepszy, ale po prostu Gali bardziej meta teraz. No, siada. Meta mu siedzi bardziej. Def jest bardziej, taki pełny package jako AD carry wnosi do drużyny, a Gala ci wnosi Kaisa, Feliosa i Tristanę. Okej, okay, to dlaczego Deft jest taki dobry? Dlaczego się tak zachwycamy nim? Nie no, ty grał na warcach i dobrze grał, nie? Patrzysz jakąś losową gierkę w LCK, jak wchodzi 1v4 teamfight i rozwala wszystkich. Nie, no, znaczy Deft zawsze liniówkę miał dobrą, zawsze mechaniki miał dobre. Teraz też jakby na to nie patrzeć, on i Zeka ciągną to DRX i tak właściwie... No, ta dwójka przeciągnęła ich przez te regional finalsy i dostali się na Worldsy. No Beryl też zajebiście grał mimo wszystko. No tak, tak, no ale miał jakąś tam gierkę, czy jedną, czy dwie, ale tak ogólnie to... A no, ale jak masz na przykład takie drużyny jak T1, gdzie tam ZUS ciągnie drużynę, no to tutaj powiedzmy jest to bardziej skierowane właśnie na Defta, czy na Zekę. Zresztą dziwi mnie strasznie Zeka, ale to innym razem. Jak już dojdziemy do midlane'owej tier listy. Tak, chyba że po prostu skipnę z wami mida i dogram później z midlanerami jakimiś. I poszczególne role też tak uzupełnię. I na pewno wtedy midlanerów zgłosi się dużo. Tak, tak. No ja no, już ja będę musiał się odzywać. Dobra, ale kolejny zawodnik. Deogdam. Deogdam. To jest Deogdam? On tak wygląda? Tak. Aha, to nawet nie wiedziałem. Że widać logo Damwon Kia. Wygląda jak gwiazda K-popu. Ja się waham między A a B tierem dla Dogdama. Co wy uważacie? Tak. Nie, ja go chciałem do Eski wsadzić, tak szczerze. Ale może... Do Eski, okej. Okay. Słucham w takim razie powodu. Nie, no bo kiedyś sobie jego wodę oglądałem i fajnie mi się jakby oglądało to i czułem, że jest dobry po prostu. Ale ja mam, że bajest jest. Ja mam pewien problem z oceną Dogdama, bo chodzi o to, że on i jako support muszą często blindować. Kelin. Tak, Kelin muszą często blindować. Dlatego, że mają Showmakera, mają Kaniona i mają Nukuriego. I to są zawodnicy, którzy lubią counterpickować, więc oni często muszą wybierać postacie wysoko, więc często idą po te same wybory i potem łatwo ich oskarżyć o to, że jednak champion pule mają małe, ale nie jest też tak do końca, że te champion pule są małe, bo czasem potrafią poczarować i wyciągnąć na przykład jakiegoś Yasuo z Senną i, nie wiem, Heimerdingera, nie? Nie, no ja bym powiedział, że Champion Pool to w ogóle nie jest problemem, bo grali właśnie Senna, Heimer, Yasuo, chyba na nich grali Nile, to nie chcę tutaj palić głupoty, ale no mają te swoje wybory typu Aphelios od Dogdama i tak dalej, no. Który jest zresztą czyściutki fest, ale mi się wydaje, że jakby ich rok w Nongshim był na pewno taki bardziej widowiskowy niż teraz w DK. No, mają taką rolę, że nie dość, że blindują, to jeszcze praktycznie każdą grę grają na weak side'zie. Co nie zmienia faktu, że dość łatwo ich zabić, bo z tych gier co oglądałem, to tam praktycznie w każdej first blood leciał na bocie DK. Do S-tieru bym Dogdama nie wrzucał.
Taki A wysoki, myślę. Taki A tier solidny, okay, raczej, no, tak. Przed Berserkerem ja bym dał jednak chyba za Berserkerem. Ja dobrze, no w sumie nie wiem. Powiecie, ja też na to patrzę, ciężko jest to ocenić, no bo chłop gra w Korei, a ten gra na... Gra rulera, gra na górku Zena. A ten se gra, no, gra ze Svenem na suporcie czy coś tam i wiesz. I myśli, że jest koksem, bo sobie wygrywa w RTS-ie. Okej, okay, no nie wiem, ja jakoś tak nie jestem wielkim fanem Tuktama, ale okej. Okay. A-tier niech będzie dla niego na razie. Kolejny zawodnik to FBI. FBI. Więc siła z Ameryki. Czy lepszy niż Dany? Chyba trochę lepszy niż Dany. Ale gorszy niż, tak, niż Berserker. Myślę, że B jest sprawiedliwy. Solidny B. Solidny tak, B. Tak. To jest taki adekery, od którego możesz robić referencję. Jesteś gorszy od niego, spierdalasz do C, lepszy od niego, tak, idziesz tam gdzieś. No, to jest dobre. On ma całkiem okej liniówkę, Champion Pool też ma okej. Nie jest jakimś star playerem, tylko se gra po prostu. No i fajny nick ma, bo fajny memek. Tak. FBI. Pamiętam, że na niego był dość duży hype, nie teraz, tylko tam gdzieś wcześniej, ale chyba na poprzednich Worldsach trochę się spalił. Jakby... A tam dobrze chłopak gra, nie? Ja no tak, no, klika sobie. Jest jakby consistently jest topką AD Carry w LCS-ie. No. Okej, okay. W takim razie, przejdźmy sobie dalej do pierwszego europejskiego strzelca. Będzie to Flaked. Jak chcemy ocenić Flakeda? Bo... Z nim jest taka sytuacja, że to chyba jest niezły zawodnik, jeżeli chodzi o to, czego od niego oczekuje G2 Esports. Z drugiej, kurczę, ziomek ma przez rok problemy na linii. I te problemy wyszły na MSI, wyszły w finale letniego splitu, przez cały sezon się o tym mówiło. I kurczę, nie wiem do końca, jak go oceniać. Za to Champion Pool na pewno jest szeroki i ma sporo postaci. Jego Draven jest niebezpieczny, często mu banują, może zagrać Kalistą, może zagrać bardziej weakside'owo. Ma taki instynkt zabójcy i to w nim cenię. Myślę, że meta teraz dla niego jest chyba całkiem niezła na tych Worldsach, ale obawiam się, co będzie, kiedy będzie musiał jednak zagrać na Defta, kiedy będzie musiał zagrać na Rulera, na Jackilowa. No, tak. Ogólnie to wydaje się, że taka zmora nowych AD Carry w lecu zawsze jest. Że zawsze ten pierwszy rok to chujowa linia jest. Bo ogólnie jak wchodzisz, jak grasz sobie, nie wiem, te regionalne ligi, nawet te U-Masters, to generalnie ziomki cię nie paniszują tak bardzo. I wchodzisz nagle do tego leca, gdzie jakby wiesz, wyglądasz dobrze na te 8 teamków, ale jest ten jeden czy dwa teamki, które serio mają solidne botlane'y i nagle pokazują, że ty w sumie nie jesteś taki dobry. Jedziesz na ten, na to MSI i grasz na jeszcze lepsze botlane'y i jeszcze bardziej pokazują, że jesteś tak naprawdę śmieciem. I... No i co? I wydaje mi się, że Flaked następny rok, to jeżeli nadal będzie robił to, co robi, no to może być średniawo, więc taka weryfikacja, ale mimo wszystko dałbym go B-tier, może na FBI. Chyba na te FBI. No, chyba wolałbym mieć Flakeda w drużynie. Na pewno. Nawet na pewno wolałbym mieć Flakeda niż FBI, nie? To ile on zimprowował, nie? Że on wyciągał wszystkie herasy w gierce, które są możliwe. To prawda. No i też ma fajny content na Twitterze, także plusik. No. Tak. Ma haczkę, jest zajebista. No. Wiecie, kto jest zajebisty? Gala jest zajebisty. Gala, i wrzucamy go do tak. S-tieru i pytanie, czy do Z-tieru. Nawet się nie pokusimy. Uwzględniając to, że meta jest super. Kto jest w S-tierze? Deft. A ty sobie nie układasz na bieżąco? Nie. Aha. A ja to układam na bieżąco na przykład. Dobra, czekaj. Berserker ja był w A, Wildcard. Dobra, ci się screena. No. Ale coś upasiem. No, nie mów tak. Przecież to nie jest ze sobą. Jakbym powiedział... A ten już no, Galę no. Do Z-tierów rzucił. No ja do Z-tierów rzuciłem. No bo, patrzmy na to z perspektywy tego, jak bardzo ludzie się zachwycają Galą i Kaja, który się zachwyca Deftem. Więc generalnie wiesz, Pabu się zachwyca Galą, a Kai Deftem, więc jakby jest różnica w personach. Poza tym, to ja go daję do Z-tieru przez metę też. Mhm. Właśnie jakby była ta meta jest kurczę idealna. Tak, MFK Jhin, Esther.
Ale też, wiesz, to może być co innego. Może być tak, że nagle będzie meta shift, bo zawsze w play-inach się odwalał jakieś dzikie gówno, gdzie nagle ludzie pikują losowe herasy, a nagle jak wiesz. Jak to jest możliwe, że chłopy kurwa blindują Sekaisa i to nie jest paniszowane, jak Caitlyn no, jest w mecie chociażby. Ogólnie ja mogę powiedzieć takie insight, info ze screamów. My przed tym, jak zaczęły się warcy, to totalnie inaczej zridowaliśmy. To paniszowane, ja mówię. Coś tu śmierdzi. Harpun w raju! Harpun w ja raju! Mówię, tak, na warcach tak można. Ja tylko tak, telefon do coacha. We need to test it, boy. Nawet widziałem, że pisałeś na Twitterze, że coś tam, Kajsu, byś pograł, Mystikes tam ci skomentował, żebyś się uspokoił i nie grał tym czempionem. Oho, tego znowu wyrzuciło. Nie, Mystik napisał, że ten, że w końcu zsobował screamy i że fajnie się grało znowu z chłopakami. No, ale to później było. Dobra, no to co, Gala Z. No a teraz porozmawiamy sobie o Gumayushi. Mówiliście, że miał słaby rok i ja się z tym zgadzam. Dlaczego miał słaby rok? Czemu się pogorszył? Jaki wpływ na to miał MSI? Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Znaczy ja już o tym mówiłem trochę, nie? Że to jest ten meta shift i on na Feliosie Jinx w tym jakby matchup w jedną, w drugą stronę miał tak ograny, że na kogo by nie grał, to wychodził do przodu i w teamfightach no on jest trochę walnięty. On ci flashnie do przodu w 5 osób, zultuje Afeliosem, 200 lat moment i tak dalej. No. Ale nagle jak przychodzi meta taka bardziej kontrolna, może nie bardziej kontrolna, ale jak przychodzą te czempiony, które nie są aż tak flashy, przychodzi MF-ka, przychodzi tego typu Heros, no to... Czy on też straglawał na Zeri, nie? Ta. Więc to też nie jest taki Heros, który odbiega bardzo od Jinx, bo była ta meta Jinx Aphelios i w sumie to wyglądało tak. No Jinx ma bardzo, no zależy od support matchupu, ale zazwyczaj przynajmniej w Ultralidze, jak se grałem ten matchup, to wyglądało tak. Jinx może cheat-trickolować po trzecim wave'ie, więc często to robiłem, abuzowałem WL, ale generalnie wiesz. Aphelios jakby jest mocno na linii, może dociskać, dużo zależy od supa. Kill potential z gravitą, jak masz dobrego supa. Ale Jinx generalnie dobra była w Aphelios'a dla mnie, bo przychodził ten mid-game 2-3 itemy, no to Jinx troszeczkę więcej mimo wszystko robiła. Tak, jest dużo mniej zależna od przeciwnego kompu i tak dalej. No i jakby... Czy linia Sivir Zeri, a Jinx Aphelios się dużo różni? Chyba nie, no i ten... I w tym... Znaczy... I w tym... Musisz po prostu puszować wave'a, a drugi odbija. Tu nie ma czegoś takiego jak Draven Kalisa, gdzie jeden mały kroczek i ziomek deada, nie? No, różni się chyba o tyle, że z Aphelios'em masz jeszcze jakiś kill potencjał, a linia Sivir Zeri to jest prawdopodobnie najnudniejsza linia, jaka była w mecie od... Nie wiem, jak na dwóch itemach, co? Na taką, na dwóch itemach, to pewnie, że tak, ale 20 minut w kwarmisz, nie? No. Już nawet jakieś linie typu Ashev Jhina, gdzie się perma zapychacie, to jest... Nie, bardzo... ja nie lubię, ja już wolę... Ja też tego nie lubię, ale tam przynajmniej jest jakaś bitka na linii, nie? No, ale wracając, też jakby mnie dziwi trochę, że na takich czempionach jak właśnie Caitlyn, Draven, Kalista, Lucian, Gumayushi nie wygląda jakoś genialnie. Ja dość dużo jego streamów oglądałem i widziałem, jak ten grał i myślałem, że on się będzie odpalał tymi Herosami, a to tak w kratkę trochę. Ale to też nie da się tego porównywać, bo generalnie jak ja sobie oglądałem go soloku, to ziomek na przykład robi 110-0 i grał sobie z ranem. Później 0-10. No tak, tak było, w kratkę to było, ale robi sobie 110-0 i robił e-flash do przodu z ranem i się wypierdala pod turetem, nie? Po prostu, tak losowo. No tak, no mówię, on jest lekko walnięty, ale... Ale no nie, dlatego nie można też soloku brać, ale no... Co, ziomek był bogiem, teraz ludzie wieszają na nim psy, ale to nie jest tak, że on jest chujowy, nadal jest dobry. Ja jestem ciekawy, jak on będzie wyglądał właśnie w mecie, gdzieś jest jakaś Kaisa, coś tam, bo szczerze to on wszedł do T1, jak była meta Jinx Aphelios i grał cały rok, jak była meta Jinx Aphelios. I tak właściwie nie poznaliśmy go z tej strony, z jakiej poznaliśmy Galę, gdzie on tą Kaisę ma tak ograną. Mnie ciekawi, jak on będzie na tych czempionach wyglądał. Ciężko też to przewidzieć i ciężko go umieścić w jakimś tierze, bo no nie wiemy, jak mu ta meta będzie siedzieć tak właściwie. Ale chyba damy go wyżej niż B-tier, co? Myślę, że A-tier tutaj się należy. Ja bym dał. Ja AS. Ja bym dawał taki... Nie no, mi się wydaje, że Gumayushi, jak go bierzesz na 10 na 10 przypadków, bierzesz go zamiast Dogdama. Tak, no.
To jest taki... Wydaje mi się, że już nikt go nie wygoni z tego wysokiego A-tieru. Dobra, no. Ale zostaje na razie taki... w A. A dokąd pójdzie Kaori, chłopaki? Mało gier, jakiego oglądaliśmy. Nie, tu jest Holy Phoenix na razie. Jeszcze. Gdzie? No, no ten taki z wielkimi włosami, jak Jezus wygląda. Ach, no tak, Holy Phoenix. No. Holy Phoenix, Wildcard. Do C-tieru. Do C-tieru? A, bo okay. Kiedyś Screamy na niego grałem. Nie no, boisz Holy Phoenix od Łako, nie no. Ale ziomek, ja... Słuchaj tam historię, gram z Davidsonkiem i Vanguardem, jesteśmy na bootcampie. Wstaje sobie dziewiąta, nie? Davidsonek mówi gasimy, przynieśmy monstery i lejsy. Mówię, dobra. I gramy ten drugi blok screamów, już wiesz, szósta gra, mi się nie chce grać już praktycznie. I przychodzi mi taki Holy Phoenix w pierwszej gierce i pikuje Samirę za Listarem. I mnie solo killuje cały czas. I potem druga gierka to samo, mówię, nie no, banujemy to albo ja nie gram. Tak mi się nie chciało na tego ziomka grać. Dobrze, za to opowieść dziękuję pięknie, ale i tak zostawię Holy Phoenixa w tierze dzika karta. Tak? A, no dobra. Dobry tier. Idziemy dalej do pana Kaoriego. Teraz już o nim możemy pogadać. Nie wiem, widziałem, szczerze mówiąc, widziałem jego grę na Caitlyn, to jest jedyna gra, jaką widziałem. Ja go dam do tego samego tieru, co Dany. Ja bym go dał po prostu niżej niż Dany, nie? Ja myślę, że... tam, gdzie nadrabia Kaori i traci Dany, to jest też w drugą stronę, że tam, gdzie traci Kaori, to tam nadrabia Dany, nie? Że jakby razem mogliby mieć wszystko. No. No, razem mogliby być FBI. Tak. A jak na razie są w C-tierze i git. Grypcio do mnie pisze, czekaj. Nic mu nie odpisuj. Raes, do dzikiej karty od razu go zrzucamy chyba, co? I teraz. Ulubieniec mój. No, to pogadajmy sobie. Viper. W takim razie o Viperze. Pozwolę go sobie umieścić w tierze Z. Z nad galą. Oczywiście. Jaki on jest piękny, Jezu. Powiem tak. Oglądałem jego wody bardzo legalnie z Wardsów. Bo wykupiłem tiketa, żeby oglądać wszystkie wody. I... No nauczyłem się od niego dużo, no tak naprawdę wszystkie podstawy, które od niego znam, to się nauczyłem. No ziomek jest top 3 AD carry od momentu, kiedy doszedł tak naprawdę do Griffin. Tak mi się wydaje, chyba że ja coś omijam wcześniej. Bo no w sensie wtedy ciężko było go ocenić jakby na podstawie całego świata, bo trochę nie dowozili w Korei, później na Worldsach też jakby... Nie za bardzo dowozili, ale Viper zawsze... No on zawsze miał tą bombę, Jezus Maria, jaki ten AD carry jest piękny. Ziomek czekamy i leci w trójkę osób, co? Oj. Pentakill na Zai na Worldsach. No, na Worldsach. Tam gdzie Chovy dał 5-man Q. Ja też oglądałem sobie, tak jak mówię, parę gierek z tych finałów. Nie wiem, no chłop praktycznie w każdej grze jest do przodu. Ale to też zasługa Majka, nie? No tak, ale nie widziałem żadnej gry, gdzie oni wychodzą do tyłu na linii. No. Tam z tej końcówki playoffów. A i tak wpierdalali gry. A Jackie Love. Yikes. No, ale... na pewno Z-tier i nie wiem, czy... Tak. To albo Ruler jest najlepszy AD carry na świecie w tym momencie. Prawda. I to nie ma żadnej dyskusji. To tylko dyskusja, który z nich, Imo. Poproszę handshake'a. Dobrze, handshake. Leci do Z-tieru. Okej, kto to jest dalej? To jest Hope. Kolejny zawodnik. No, ja wam powiem, że dużo o Hope'ie nie wiem, więc mam nadzieję, że mnie wspomożecie w tym temacie. No co? Ja bym go wrzucił do S-tieru. Tak szczerze. Jakby oglądałem... Właśnie ich nie oglądałem za bardzo przez cały rok, ale oglądałem sobie dwie serie JDG i chłop... Potrafi się wypierdolić na linii. Ale dobrze gra. Ale on zazwyczaj gra na weak side, jest gankowany, jest po prostu kampiony, po czym dochodzi mid game, chłop ma even CS z przeciwnikiem, tam ma nie wiem, 0-1, 0-2, 1-1, nie, takie statystyki, nie? Ma tam jakieś gry, gdzie jest pop-off na linii, ale rzadziej. I przychodzą fajty, no ale to też jest jakby cała charakterystyka z JDG, że przychodzą fajty, oni wygrywają. No i właśnie ja też miałem takie wrażenie, że... Fajty. I ja na przykład oglądam te ich mecze i to nie jest na przykład Zeri Jackilowa, która
robi jakąś flash i quadrę, flash do przodu w pięciu, tylko chłop zadaje 8000 damage'a, ja nie wiem gdzie ten damage wszedł, a wygrywa im teamfight solo. Tak, jakby dokładnie to samo wrażenie miałem. Na luzie, nawet nie wiem czy nie dałbym go lepszego od Defta. Chłop jest underrated, że głowa mała, ale... Znaczy ja się zastanawiam... No. Ogólnie ja wam dam tutaj zadecydować, bo ja więcej obejrzałem CS-a w ostatnie dwa dni niż JDG przez cały sezon. No nie będę z gry o bohatera. Tutaj wiecie, Saker z WK, wiadomo co potem, ale... No akurat tego gościa nie oglądałem, wiem, że jedyne co wiem to, że JDG, tak zwany JD Gaming, po prostu... Dobrze grałem teamowo i nie mają jakichś super indywidual ziomków, którzy nagle są jak Canyon Showmaker, że każdy do nich gada. Nie no, Kanavi jest, nie? Tak, jest Yagao, ale Yagao też jest underrated. Ale to nie jest coś w stylu, wiesz, że mamy Vipera, mamy Rulera, wiesz co chodzi. Tak. Więc, no ogólnie, co, fajnie pewnie się klika, to tam się O mój Boże, żeś sobie ekspertów wybrał. Nie no, czasem oddajecie. Ale ja wam powiem ogólnie, że oglądając finały EPL-a miałem takie wrażenie, że właśnie Jackilow ma wyższy sufit, ale Hope ma zdecydowanie stabilniejszą podłogę i po prostu wybierz kogo wolisz, nie? Jakby kwestia charakteru zawodnika, myślę, że będzie tutaj determinować to, kogo będziemy wyżej cenić, nie? Jakby fantastyczny Wixider i trochę tak jak Deft, nie? Jakby Deft, mam wrażenie, że on też nie dostaje jakoś bardzo dużo zasobów od drużyny bardzo często, ale potrafi wypaść dobrze. I ciekaw jestem, jak te wards dla niego będą przebiegały. Dobra, STR... Najczęściej wygląda jak Attila. Tak, ale to nie Attila, tylko Brands z Load. No i... Dobra, dzika karta. Dzika karta. Komp. No i kompik. Tak szczerze, to jest Atierek nad Berserkerem. No, też mi się tak wydaje. I to tak idealnie fituje tam. No, tak. Plus jeden. Bardzo się fajnie rozwinął komp w tym roku. W ogóle też to, że on był takim, jak się okazuje, był mega stealem w zeszłym roku po lecie, nie? Kiedy miał ten sezon Vitality. Bardzo miał słabą pozycję na scenie tam. Chyba nie? Co? Z Labrowem chyba. Tak. Tam naprawdę słabo wypadali. Dostał szansę od Rogue, fantastycznie ją wykorzystał i okazuje się, że to nie tylko ziomek, który weźmie Jinx w teamfajcie, jak to było na wiosnę, ale też im dłużej trwał ten sezon, tym bardziej agresywnie grał i ten duet z Trybim też jest bardzo dobry, bo obaj panowie mają dość otwarte głowy i widać, że dużo różnych połączeń potrafią ograć, którymi zaskakują przeciwnika. Mi się tak podoba bardzo historia Rogue. Mają Trybiego, który jest stylem z Akademii, gdzie pierwszy sezon miał taki, że ludzie po prostu mówili, jest inconsistent. No. I ziomek dowozi po prostu. Mają kompa, którego wzięli z Vitality, które zrobił chyba, nie wiem, 3-15 czy coś takiego. I nagle ziomek się staje najlepszym AD carry w lecu at the moment. I mają mida, który przyszedł z UL. No dobra, to on już długo gra, jest dobry. I junglera z Damwon Kia Academy, który jest totalnym flipem, że ludzie patrząc na jego ksywę mówią, dobra, Rogue na 7 miejsce kończy jakby Spring Split. Ludzie patrzą na jego ksywę i nie potrafią jej wymówić przede wszystkim. Strasznie jest trudna. Dobrze powiedziałem? Nie, dobrze powiedziałeś. A, dobra, myślałem, że to referencja. Ale generalnie kompik, to jak grał, ja siedziałem, oglądałem ten finał i jako kibic G2 z harpuniastym, no tak jest, handshake. No, siedzieliśmy tam w pierwszym rzędzie i się wkurwialiśmy. Czemu to G2 przegrywa? No no, ale w każdym razie, ale jak się patrzyło na to, jak to chodzi na bocie Rogue, to Jezus Maria. Jak jeszcze ta gra Caitlyn od kompa, Jezus Maria, jakie to było cudowne. Chłopse, Gelforce, auto, ataczek, 1300, a później Flaket ucieka od swoich teammate'ów, którzy zasłaniają go przed Erką Caitlyn, no ale mniejsza o to. I też generalnie w ogóle, no tak. Finał kompa był cudowny po prostu. Cały sezon, nie? Ale playoffy szczególnie. No. Więc Estierek może się należy. Jak wjebali 0-3. Estierek? Atierek. Estierek powiedziałem, bo zobaczyłem Rulera i to chyba i tak za mało, bo tego pana... O, Z! Wysoko cenimy. Jakby tak, dajesz ja... trzeciego w Zetierze i teraz jest pytanie, Ruler czy Ruler. Jednak Viper? Ruler, by far.
No, chyba tak. Chyba, chyba bym ruler. Ja, ale ja powiem tak. Jak uważacie, co on wyprawiał w finale, to no. jest po prostu jakaś poezja. Ta gra Zeri, gdzie on robi multikill za multikillem, wjeżdża i rozjeżdża. Ale generalnie pytasz o metę, mi się wydaje, że ruler nigdy nie miał problemu z metą, tak TBH. Mi się wydaje, że tylko Dravenem nie gra. Ten chłop gra dosłownie wszystkim, też jest stary jak świat. On w 2017? Piotruś. Wygrywał mistrzostwa? Sprawdź teraz jak ten, jak ruler flashuje z R-ką na Fakera, żeby zamknąć trzecią mapę. No. Musisz nastawić teraz. Jakby wstawię to w postprodukcji. Już to gdzieś kurwa słyszałem. Nie, ale generalnie... No nie wiem, no ciężko się doczepić. Chłop ma świetną linię, świetne teamfighty, mechaniki, no... Po prostu ma wszystko, czego potrzebujesz od AD Carry. I do tego, nie wiem, druga młodość jakaś rulera jest, bo on wygrał te mistrzostwa, później tam nie szło to aż tak dobrze. No i teraz ale wraca też... i gra jak Faker. To jak historia rulera została zbudowana, czyli ziomek, grasę, nie? Potem wygrywa Worldsy. No. I potem jak wygrał Worldsy, jedzie znowu na Worldsy, jako żeby zdefendować Championship. Odpada w grupie z Vitality Cloud9, po czym wywalają roster i chyba jedyne kogo zostawiają to jego właśnie i budują wokół niego skład i to się tak toczyło. I jakby też... wszystko co było robione to wokół niego, tak mi się wydaje. I ziomek w końcu już okazuje się, że zawsze był zajebisty, a teraz jest jeszcze lepszy. No też to, że po 5 latach od wygrania Mistrzostw Świata w końcu wygrywa Koreę pierwszy raz. Karierze. Oj tak. No, to jest to. Mniejsze niż Worldsy. Smakowało pysznie. Okej, to schodzimy troszeczkę z poziomem i teraz pogadamy sobie o zawodniku, który nazywa się, no właśnie jak, po twarzy nie poznaję, ale zaraz go. Białe włosy ma. Czy jest wygląda to jak z RPL-a. Czy jest to Killua z Hunter x Hunter? Raczej nie. Dobra, to póki ty go nie znalazłeś, może przejdźmy do Unforgivena, co? A ty go tam szukaj. Jeszcze jest Style przed nim, czyli strzelec Gigabyte Marines. Ale no, tutaj. Ja o nim nic to nie jest... powiem. A, okej, wiem. Ten ziomek to jest... A nie. Myślałem, że jest Flying Oyster, ale nie jest. Dobra, pewnie zaraz to jest jakiś, wiesz, top 1 RPL strzelec, a my nie wiemy, kto to jest. Jedzie po mnie policja, słyszycie to? Byśmy się delikatnie skompromitowali, ale nie, chyba nie jest to jakiś bardzo znany zawodnik. Dobra, to dzika karta. Ta, dzika karta, nara. Unforgiven. A nie tego zioma? Styla? No ja Styla? Też bym do dzikiej karty wrzucił. Ja o nim nic nie powiem, nie oglądałem ani jednego meczu. Dobra, Unforgiven. Szczerze? Unforgiven, no. To jest better pod FBI-em. Serio tak... chociaż w sumie okej. Chciałem powiedzieć, że serio tak nisko, ale trochę mi rzuciło się na ten... Na tę opinię, okay. Moje postrzeganie przez pryzmat LEC, gdzie jest dobrym strzelcem. Ale tak, chyba faktycznie... Dobry. A ty mówisz nad czy pod FBI-em? Ja uważam, że... Powiedziałeś pod. Okej, okay, ja chyba uważam, że nad FBI-em. FBI-o? FBI-o? Mi się wydaje, że Unforgiven... Unforgiven nad FBI-em, bo... Możemy dać. Unforgiven ma te swoje momenty jeszcze, nie? Bo jest Europejczykiem, no. W sensie on też nie jest na samym początku kariery, ale ma teraz szansę się rozwinąć najbardziej po tym roku, nie? Jakby ten drugi rok może być bardzo wartościowy. Tak, grał w hokej, wszyscy to wiemy, no. Zagrał jeden jakiś gówniany sezon, nic nieznaczący i wszyscy mu to wyciągają. Dajcie mu żyć. No nie, ja mówię, że IHG po prostu rozwija talenty. A, okej. Okay. Zamulek. Eścik. Dobra, proszę. Kogo obchodzi Ultraliga? Gadamy Niku, o Mistrzostwach Świata, Kikis, chłopie. Sebex. Ja pierdolę, ten się teraz... dobra. Dość! Zaciął. Atier pod Berserkerem. Ej, a to nie jest Shogun? Ten z białymi włosami? To jest chyba, ty. Chyba jest. To może być Shogun. To wyżej, tak, wyżej. I tak dzika karta. Shogun to jest ziomek, który zaskoczył mnie najbardziej. Ta, to jest Shogun.
Nie, to jest ten Shogun, tak szczerze, do Betieru po te wbijają. No właśnie, ja też tak myślałem, żeby go dać do Betieru, no. On jest dobry. Tak, znaczy jak ja oglądałem, to... No nie wiem, no... On już dobrze wyglądał na... On już dobrze wyglądał na MSI, teraz znowu mocno się zaprezentował. Jaki jesteś rocznik, Damkex? 2002. On jest 2004. No, niezły wariacik. No. Powiem tak, ja już jestem świadomy tego, że mój PESEL na Worldsach występował kilka lat temu. Tak, mój PESEL? Myślę, że troszeczkę tak. Inny jednak. No może nie jestem. Twój PESEL, no, to dobrze, jakby w Polsce grał w przyszłym roku. A nie tylko memy robił. Może się uda, może się uda. Może jakaś drużyna uzna, że nie chce wbić do playoffów. Okej. No, Shogun stąpuje strasznie linię, później bywa różnie, ale no, to taki typowy strzelec dla VCS-u, prawda? No. Styla też rzucam do Betieru, niech ma. Kiedy Inspired pierwszy raz był na Worldsach? Rok temu, nie? Tak. No, to pewnie jeszcze jakiś młodszy się znalazł. A Jojo? Jojo przecież teraz jest i on ma jeszcze 17. 18 już kończy. Już kończył? Nie wiem. Skończył ze dwa dni temu właśnie. Miał urodziny. Dla mnie to jest jakaś paranoja, że ci ludzie tacy młodzi jadą na Worldsy, kurwa. Dobra, panowie, spokojnie. Spokojnie. Teraz upset. A-tier pod Berserkerem. No. Czyli pod kompem też? Tak. Tak. Mi się wydaje, że... Nie patrzymy na overall jego, nie? Komp jest dużo bardziej wszechstronny ma dekery. Upset gra flashy, ale cała drużyna musi grać pod niego. Tak mi się wydaje. Nie powiedziałbym tak, ale... Wydaje mi się, że trudne jest granie z Hillisangiem. Wydaje mi się, że jeżeli Hillisang nie wysyła ci neuronów do twojego mózgu, że się komunikujecie telepatycznie, czujecie to samo w grze, to trudno się z nim zgrać, z takim Hillisangiem. Bo Hillisang jest po prostu dziwnym supportem, mimo tego, że jest dobry. Jest nawet taki filmik na YouTubie, który jest śmieszny, mimo tego, że tam dużo rzeczy, no nie zgadzam się z nimi, że Hillisang ten... robi totalnie opozyt tego, co mówi drużyna. Go back, a Hillisang go do przodu. A Hillisang te do przodu roną. Nie no, ale... No co, no... No se gra, chłopak, upset ma te flashy momenty, gdzie 1 na 9 kieruje Fnatic i tak dalej, coś tam w teamfightach, jakaś zero i coś. Ale... No nie wiem, no w tych playoffach to było widać, że on gra Zeri, gra Lucianem. No i Yellow. No jeszcze Aphelios'em nieźle zagra. Czasem się zgubi z pozycji. On Twitcha ma dobrego, tak. Ale no w tym lecie też tak. Raz poszedł na przykład Face Checka, Sekrzaka zawalił. Ale jest solidny, chyba tego nie możemy mu odmówić. Tak. Okej, ten koleżka, którego nie rozpoznaliśmy od początku, to jest Shun, strzelec Flying Oyster. Nie mam za dużo, za bardzo zdania na jego temat. Uważam, że był lepszy niż strzelec ten wildcardowy z Beyond, czyli Wako. No, wildcard albo Detier, jakoś tak bym go umieścił. Ale nie jest jakiś wybitny. Dobra, taki solidny. Jacek Miłosz.pl. Giler, pozdrawiamy. Tak szczerze? Nie wiem, wydaje mi się, że S-tier najwyższy. Tak? Gotowy na to. Ludzie się z niego śmieją, że się wywala bardzo często w głupi sposób. I to jest czasem prawda. I to nawet bardzo często jest prawda, ale ma solidną linię. Ma te swoje flashy momenty, no i niestety to jest obusieczny miecz, nie? Jak raz wyjdzie ci play, drugi raz się wypierdolisz flashując do przodu. No taka jest rola. Czy wolałbym mieć Jackilowa niż Hope'a? Nie wiem. Debatable. Ale czemu nie? Nie, no ja bym dał Jackilowa w pierwszym estierze. Ale bardzo mi się podoba w ogóle ten. Opinia Adam Keksa o każdym strzelcu. Z A-tieru. No, ma solidną linię. Ma flashy place'y. Czasem się wywala, ale czy byłby lepszy od tego? No nie wiem. No wiesz, no, to jest... To jest tier lista, nie? To jakby oceniamy jakby na podstawie poziomu
w porównaniu do innych strzelców, nie? To prawda. Dobra, i ostatni zawodnik, ostatni strzelec, Jutapon. Utah? Tak, Jutapon. Gońcie Jutę! Dobra, Jutapon do Cetieru, nie? No chyba do Cetieru. Czy pod danym, czy nad danym, czy nad Corym, czy pod Corym? Nie, na pod chyba. Daję go po prostu. Pójdź sobie Penta kill dany na Share Steel i poddasz Jutapona. Ja tam zawsze lubiłem Jutapona, przez to jak on siedzi z głową w monitorze, jest przezabawny. Ale zawsze myślałem, że Jutapon to Evi. No to nie są ci sami zawodnicy. No dobra, czyli tak się prezentuje nasza kompletna tier lista. Mamy trzech goatów na tym turnieju. Ruler, Viper, Gala. Bestierze Jackilov, Deft, Hope. A-tier, Gumayushi, Comp, Berserker, Upset, Dogdam. B-tier, Flakett, Unforgiven, FBI, Shogun, Style. C-tier, Dany, Kaori, Jutapon i Wildcard to Wildcard. Chyba legitna tier lista nam wyszła, co? No. Ale nie jest jeszcze zła. Powiem jedną rzecz. Ogólnie teraz meta, wydaje mi się, że lepsza AD Carry wygrywa. I to jaka będzie tier lista, bardzo prawdopodobne, że takie będą standingsy na Wardsach. I wątpię, że można tak powiedzieć o innych rolach. Wydaje mi się, że AD Carry bardzo jest teraz taki akurat, jeżeli chodzi o to, jaka drużyna jest lepsza. Okej, okay, fair point. Dobra, to tyle ode mnie i od was. Jednak w trakcie tego odcinka przekonałem się, że będę robić z innymi zawodnikami z poszczególnych ról inne role, a nie z wami, bo byście mi zagadali wszystko na śmierć, a tak będzie akurat w porządku. Także nie żegnam się jeszcze, mówię do zobaczenia, bo wracam za moment po cięciu z kolejnymi rolami. No i tak jak mówiłem, przeskakuję do kolejnego eksperta, do kolejnych mądrych ludzi. Tym razem moim ekspertem będzie Piotr Maruzel-Matuszewski, trener, były i obecny. W tym momencie gdzieś tam na ekspedycji w Korei, czy gdzie tam jesteś, nie wiem, bo często zmieniasz miejsce zamieszkania. Cześć wszystkim, w tym momencie w Korei, ale dosłownie mam chyba 5 godzin do lotu, także wracam do Polski już niebawem. No, więc pogadamy sobie teraz o supportach, skoro przed chwilą rozmawialiśmy o strzelcach. No i oczywiście... tu wszystko jest ustawione. Jezu, jak pięknie. Pyk! No i oczywiście zaczynamy sobie od potężnych wildcardowych zawodników. Wrzucamy... Ja nawet nie wiem, kto to jest z twarzy, ten kolega pulchniutki. Wrzucam go do wildcardu i niech się cieszy. Za to kolejny pulchniutki kolega to jest Beryl. I... Beryl myślę, że będzie niezłym wyznacznikiem jakości, co nie? Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że Beryl to taki zawodnik, który będzie odcinał grubą kreską tych słabszych supportów, ale będzie też wyraźnie słabszy od tych najlepszych. I bardzo ładnie to ująłeś, bo Beryl ma raczej słabszy sezon. W ogóle w LCK-u on chyba był pierwszy, jeśli chodzi o statystykę wywrotek ze wszystkich supportów, mimo tego, że pamiętajmy, że była meta bardziej pod Yumi, którą on też klikał i Yumi potrafił roamować jak Nautilusem. Także gość potrafi zagrać od 2021 roku stabilnie pod Inta. Także zgadzam się z tym, co powiedziałeś. On będzie właśnie takim thresholdem, takim punktem odcinającym tych najlepszych supportów i tych znacznie, znacznie gorszych. No dobra, to może na razie wrzucimy go do tieru B i zobaczymy, czy później się nie wahnie do góry. A może do A? Myślę, że to jest spokojnie... Dobra, to bo mamy Z tier jeszcze. To, no właśnie, ja nie wiem, to A na razie jest. W tych tier listach jakoś ludzie mają takie parcie, żeby dokładać ciągle jakieś nowe tiery. Ja tam lubiłem, jak był ten S tier, teraz ludzie jeszcze wrzucają jakiś Z tier, no... Dla mnie to jest... Dobra, niech będzie A tier dla niego na razie. To może w sumie ustalmy metodologię jeszcze, zanim przejdziemy dalej. To Z tier będzie dla takich goatów, S tier dla bardzo dobrych, no i tak dalej, nie? No, a F to są pewnie raczej jakieś tam mocno wildcardy, czy już zmieniłeś ja na wildcardy? Ja zmieniłem sobie na wildcard. Okay. Tak. To, bo to się nie zmienia, w sensie to musisz sam przesuwać jak coś. To nie jest... Okej. To nie jest połączone niestety. Rozumiem. Dobra, później, no i się zaczynają schody. Ja nie poznam ich po twarzach. To jest jakiś chyba support Gum albo Flying Oyster. To na razie... Wykopię go do wildcardu. To nie jest Flying Oyster, bo oysterzy mają koale.
A, no tak, Beskidu. Beskidu, czyli to by musiało być chyba, Gam chyba, co? To jest Gambit chyba. Tak, Gambit, kurwa. Gam, tak, tak, tak. Gigabyte Marines. Dobra, czyli no to jest bie, baj. Tak, baj. Także baj my mówimy. Niech siedzi na razie w najniższym tierze. No nie powiem o nim za dużo, nie będę ukrywał, że ten Wietnam to zobaczyłem sobie tak ze 2-3 serie, ale no nie mam jakiejś mocnej opinii na jego temat. Szczególnie też, że tam też nie jest tak, że ci supporci jakoś mocno się wybijają jakby ponad cały region. Takie mam wrażenie. No ale to jest to prawda? Specyfika Wietnamu. No i raczej nikogo nie zaskoczymy, mówiąc, że gwiazdą jest Gigabyte Marines jest nadal Levi. Tak. Więc no baj, bie, no ja bym go tak wrzucił do jakiegoś takiego solidnego C, jak już bym miał go gdzieś ulokować, tak? Bo no, jednak leci, wygrali tak. Wietnam i wygrali raczej pewnie, chociaż tam były w pewnym momencie kłopotki, ale no później w finale było 3-0, więc myślę, że może wskoczyć. Dobra, kolejny przystojniak, no i znowu nie poznaję go z twarzy, ale chyba powinien... To jest Koala. To jest Koala, no właśnie, no to pana Koale. No myślę, że C albo D, znowu to będzie gdzieś tutaj, nie? Chyba raczej te rejony. No... Zgoda, ja bym go ulokował na tym samym miejscu co Baja czy Bie, bo uważam, że te rejony są bardzo podobne do siebie skillowo i możemy wrzucać zwycięzców tych lig jako po prostu takich samych, jeśli chodzi o poziom umiejętności, więc myślę, że spokojnie do C możemy go wrzucać. No jak na razie u mnie siedzi w C, potem mamy wildcardowego supporta, nawet nie wiem skąd, i potem ktoś, kogo w końcu kojarzymy, Huchi, mój ulubieniec. Nie jestem fanem wielkim jego talentu. Ogólnie nie jestem fanem 100 Thieves, więc w mojej opinii to też zawodnik taki mocno C-tierowy. Jak gra inicjatorami to ok, ale czasem przeszarżowuje. Na enchanterach to chyba nie jest do końca to. On jest chyba ważny w tej drużynie jako powiedzmy jakimś team leader i jego głos też ma znaczenie, ale no to nie jest coś, co łatwo jest uwzględnić w tier liście, więc też jakby swoją naturalną wartość dla drużyny tutaj przy takich ocenach będzie tracił. Zdecydowanie i 100 Thieves nie wyglądało dobrze w tych playoffach, jako kolektywnie, jako drużyna. No nie dałbym go wyżej niż C tier, także zgadzam się z twoją opinią. Dobra, no to co? No to dalej lecimy. Czy to jest Harp? Wygląda na koszulkę Detonation Focus mi, więc tak, wypadałoby, że jest to Harp. To jest Harp. Ja bym Harpa tutaj, mimo tego, że oczywiście to jest Wildcard region, to ja bym dał go do D jako taki uśmieszek w jego stronę, bo miał naprawdę dużo dobrych gierek i najbardziej mi zapadła gierka, kiedy oni tam grali Kai'Sa Rel i naprawdę wywoził tą rel. Był bardzo, bardzo dobry i no wiadomo, no to jest jednak, to są jednak play-iny i to jest jednak Japonia, ale dałbym go jednak wyżej jako taki gest dobrej woli od nas po prostu, że jednak pokazał się lepiej niż na przykład support Istanbul Wildcats, czyli Farfetch. Farfetch grał słabo. To jest fakt. No i też TFM będzie miał okazję, chociaż w sumie jak to oglądacie, to już wiecie, co się wydarzyło. Pewnie przegrali już z RNG. Na chwilę obecną jeszcze nie grali z nimi, także nie wiemy, czy się skończy 3-0 czy 3-1, ale tak, no, turniej miał niezły do tej pory, więc myślę, że ten ostatni mecz dużo nie zmieni w naszej ocenie. Okej, okay, kolejny zawodnik, kolejny, którego nie poznaję. Czy ty wiesz, Jelly. Kto to jest? Jelly. Oj, tak. No to nawet mi nie szkoda wrzucać go gdziekolwiek wyżej niż do wildcardu. I Hillisang to kolejny zawodnik. Dla mnie... na tę chwilę to zawodnik z tieru B. Nie ma jakichś super mistrzostw. Zakładam, że się trochę rozwinie, bo jednak potrafi więcej niż to, co pokazuje na chwilę obecną. Ale teraz jakieś pomyłki na linii. Ten rok też nie był dla niego jakiś dobry. Meta chyba się zmienia na jego korzyść, bo mamy więcej postaci, na których może pokazać pazur, a ta meta enchanterów nie grała pod jego mocne strony. Ale wydaje mi się, że po średnim roku, performując średnio w play-inach, na wyżej niż Betier po prostu nie zasługuje. Zdecydowanie. I ja bym tutaj podkreślił jego performance w play-inach. Wiadomo, możemy memować, że bring back Rux, bo Rux zagrał zajebiście, miał perfect KDA i z nim Fnatic wyglądało notabene lepiej,
ale Hlissang ma swoje odklejki i to jest gracz, który się po prostu nie zmieni. I te odklejki są widoczne niezależnie od tego, czym gra. Pamiętam, że pierwsza gierka, kiedy on zagrał Maokajem już po powrocie, wiecie, może był zjetlagowany, oczywiście, możemy go usprawiedliwiać, no ale potrafił zrobić randomową wpierdolkę, randomowy face check w krzaki i no słabo to wyglądało. Nie dałbym go wyżej niż B-tier, no sorry, jeśli wrzuciliśmy Huchiego do C-tieru, no to oczywiście Hlissanga cenię bardziej i uważam, że jest lepszym supportem, więc myślę, że B-tier jest uczciwy, aczkolwiek no jest gorszy niż Beryl, więc wszystko się tutaj zgadza. A to w takim razie jestem ciekaw twojej opinii na temat Kaisera, którego teraz będziemy oceniali. Czy mimo tego, że Mad Lions zanotowało niższe miejsce niż Fnatic i też wypadało tak, kurczę, momentami nieprzekonująco, to czy nie chcemy go umieścić jednak nad Hlissangiem? Nie mówię, że cały tier wyżej, ale czy w tej hierarchii wewnątrz tieru też Kaiser nie będzie wyżej? Wewnątrz tieru na ten moment jak najbardziej i uważam, że botlane Mad Lions jest generalnie poprawny, ale Mad Lions ma inne problemy, które wynikają raczej z koordynacji teamowej, aniżeli z samego botlane'u, aczkolwiek jeszcze jakbym miał powiedzieć, kto na przykład z botlane'u gra gorzej, to uważam, że gorzej gra Unforgiven i Kaiser jest raczej lepszą połową tego duo. I tak, zgadzam się, uważam, że gra znacznie lepszy turniej niż Hlissang, mimo tego, że Fnatic overall wyszło już do main stage'u. No ale trzeba pamiętać, że mieli znacznie, znacznie słabszą grupę. To co, zostaje nam on w B-tierze, pod Berylem jak na razie, tak jak mówiliśmy, grubą kreską oddzielamy tych lepszych od gorszych. No i kolejny wildcardowy support, tym razem Sios. Jest reprezentant Loud, czyli Sios. I on akurat miał bardzo dobry turniej, jego Amumu był wybitny. Wydaje mi się, że tutaj na równi z Harpem można go umieścić. Zdecydowanie. I chyba w sumie tyle, nie? Ale to i tak jest duży sukces, że mimo tego, że jest wildcardem, to zostaje tutaj uwzględniony wyżej niż w tierze wildcard. Ja bym powiedział, że może ten D-tier to są tacy wildcardzi, którzy zapadną w pamięć. Oho, ja tak, Siosa tak, będę, dobre. Ja Siosa będę absolutnie pamiętał z tego turnieju. No gość tak wywoził tym Amumu. Ja w ogóle też trochę sobie oglądałem brazylijskiego regionu, żeby tam się przygotowywać do swoich materiałów i ja już wtedy zauważyłem, że on super wynajdywał te właśnie okienka do engage'u. Widzi jakiegoś gościa, który jest trochę wystawiony, jeszcze przeciwnicy są w choke pointie, od razu wbija, od razu flashuje, erkuje w, nie wiem, w czterech, w pięciu. Nie no, zagrał super turniej i powinniśmy dać mu tutaj D-tier jako właśnie wyraz dobrej woli i tego, że będzie zapamiętany. Ja go na pewno zapamiętam. A co w takim razie powiesz mi na temat Killina, bo to jest kolejny zawodnik, którego będziemy omawiali. I botlane Damwon Kia to jest przedmiot do bardzo ciekawej dyskusji, która myślę może mocno dzielić odbiorców, bo z jednej strony łatwo powiedzieć, zawodnicy, którzy wypadają bardzo dobrze tylko na kilku postaciach, które często ogrywają. Z drugiej strony mamy te próby chodzenia po niestandardowe piki, jakieś Heimery, jakieś Senny, jakieś Yasuo tam się pojawiają, ale często muszą pikować wysoko przez naturę swoich solo lanerów i junglera. I też jeżeli Damwon przegrywało, to mam wrażenie, że w dużej mierze to było przez bota. Mimo tego, że oni byli na weak side, to ja nie czułem tego, że oni są faktyczną policją ubezpieczeniową. To prawda. I dodatkowo jeszcze jest to ogromna niewiadoma z tego względu, że meta teraz mocno shiftuje. I z tego co pamiętam, Kellyn najlepiej się pokazywał na tam Kenchu. Mogę się tutaj mylić, ale wydaje mi się, że on miał chyba w ogóle 100% win ratio na tym tam Kenchu. Także naprawdę grał tym czempionem dobrze, ale z Kellynem jest taki problem, że po pierwsze, no właśnie, meta się zmienia. Nie ma Lucianami, które wychodziło botlane'owi Damwon Kia, szczególnie w tym gantlecie. Nie ma aż tak dużo Yumi, chociaż ona się czasami pojawia. Nie ma też tam Kencha za bardzo. Więc ja nie wiem, jak Kellyn sobie poradzi w tym momencie na takich typowych engagerach. A teoretycznie, jeśli on by umiał dobrze roamować, dobrze grać do mida, to to jest to, jak Damwon Kia powinno grać. Bo ewidentnie, no chyba się tu nie da się nie zgodzić z tym, że junglą i midem ten team stoi. I teraz jeszcze Nuguri zaczął grać trochę bardziej agresywnymi pikami i jego Aatrox jest naprawdę dobry, więc teoretycznie AD Carry, którego zostawiamy na weak side'cie i na przykład Dogdam
bardzo dużo weakside'ował Aphelios'em i roamujący support powinno totalnie dla Damwon Kia banglać. Natomiast nie widzieliśmy tego zbyt dużo i zgadzam się, że botlane Damwon Kia był najsłabszym ogniwem. Nie bez powodu też wydaje mi się, że Bible został wprowadzony na chwilę przed zakończeniem regular splitu. Więc czy Kellyn jest gorszy od Beryla o tier? Nie powiedziałbym. Ja właśnie tak samo. Z drugiej strony, czy on jest jakoś znacznie lepszy niż Kaiser Helisang? Kurczę, chyba też nie do końca. W sensie, mam duży problem. Umieściłbym go tak pomiędzy tymi tierami, ale no nie możemy tego zrobić. Tych tierów i tak jest za dużo. Musimy się na coś zdecydować. Zgadzam się. I okej, to ja bym powiedział tak. To może być kontrowersyjne, ale powiedziałbym, że jednak dałbym Beryla wyżej niż Kellyna, ale Kellyna i tak bym dał w A-tier. Ale Beryla, mimo tego, że on totalnie limit testuje, totalne ma odklejki, potrafi zintować solo gierkę, to wydaje mi się, że on ma taki trochę większy clutch factor, że on potrafi jednak zrobić te różnice, potrafi zintować, no to jest taki trochę lepszy Hylissang, że on potrafi zintować, ale potrafi też naprawdę zrobić różnicę. Kellynie tego nie widzę. Nie widzę tego błysku w oku, więc wydaje mi się, że powinien być jednak wyżej niż Hylissang i Kaiser, ale niżej niż Beryl, więc A-tier, ale niżej niż Beryl. No, ja też jestem bardzo fajny z takim układem. I teraz w końcu przechodzimy do supportów z wyższej półki. Za moment będziemy mieli serię wspierających z LPL-a, ale najpierw pogadajmy chwilę o Kerry, który jest naszym kolejnym zawodnikiem. I jak na standardy LCK, bardzo kreatywny support, ogólnie jak na standardy jakiekolwiek w sumie, bardzo kreatywny support, mnóstwo świeżych pików wyciąganych, testuje co może, widzieliśmy różne koncepty, różne gorsze, inne lepsze, finalnie nie udało mu się osiągnąć drużynowego wyniku takiego, jaki zakładam T1 chciało, czyli wygranie tytułu, ale doszedł do finału. Z drugiej jednak strony też pojawiły się pewne głosy, że Keria trochę razem z Gumayushim obniżyli loty, że meta może nie jest taka dobra. I tak jak w zeszłym roku mówiło się o Keri, że to jest w ogóle najlepszy zawodnik na świecie, wchodząc... Znaczy, to nie był taki ogólny konsensus, ale było dużo takich głosów, że Keria może być najlepszym graczem na tym turnieju. Tak, teraz myślę, że S-tier się należy, ale nie jest to chyba aż tak dobry support jak jeszcze jakiś czas temu. Zgadzam się, ale muszę tutaj dać pewną gwiazdkę. Meta była bardzo potocentryczna i Gumayushi miał straszliwie słaby split. Straszliwie słaby split. No, nie wiem jak wyglądała tier lista AD Carry, ale ja nie wiem, czy Gumayushiego bym dał wyżej niż B-tier albo chociaż jakiś taki marny A-tier, bo Gumayushi grał naprawdę słabo i uważam, że jeśli twój AD Carry gra słabo i potrafi nawet z tego co pamiętam na MSI upaść 2-2 na jakiś wildcardowy botlane, no to coś tu jest nie tak. I wydaje mi się, że po prostu Keria wypadł bardziej blado przez to, że jego AD Carry nie dawał dużo z siebie, nie dawał dużo od siebie i dodatkowo jeszcze meta była zupełnie inna. Teraz, jeśli mamy metę engagerów, to Imo Keria może być naprawdę, naprawdę mocny. Problem jest taki, że jestem ciekaw, jak to T1 zbalansuje, bo T1 jest drużyną, która grała dużo do Zeusa, Zeus był najlepszym top lanerem całego LCK, no i Owner jest drugim najlepszym junglerem zaraz po Pinacie. Natomiast sam Faker gra albo skalujących magów, albo utility magów w fightach, czyli gra jakąś taką Lissandrę, potrafi ci zagrać Galio, czyli teoretycznie powinniśmy zakładać, że wokół botlane'u będzie się dużo działo. Jeśli tak i jeśli Keria będzie na engage'ujących supportach, to on może ten turniej wywieźć i T1 może wyglądać znacznie lepiej niż w finale LCK. Zdecydowanie dałbym go wyżej niż Beryla i Kellyna, ale nie dałbym go do Z-tieru, nie dałbym go do tieru GOATów, więc myślę, że S-tier to jest solidne miejsce dla tego supporta. Tak. Potem mamy chyba kolejnego supporta z jakiejś słabszej drużyny. Nie poznaję, kto to jest. O kim jeszcze nie było? O Beyond, czyli wypadałoby, że to jest Kino. Możliwe, że to jest Kino. To może być Kino. Jeszcze go szybko sprawdzę, żebyśmy się nie pomylili. Problem jest taki, że jest bardzo małe jego zdjęcie, a na Leakpedii ma zdjęcie w zupełnie innej fryzurze. Więc stuprocentowej pewności nie mam, że to jest Kino. Ale możemy założyć, że to jest Kino. To jest Kino.
Wiesz, to jest tylko jakiś puzelek, którym układamy to. My teraz mówimy o kino. I kino, tak jak cały Beyond Gaming, nie zachwycił i zaskoczył, ale na minus. Myślę, że w tę stronę możemy pójść. I tak jak wyróżniliśmy Harpa, wyróżniliśmy Ceosa, tak no niestety, pan kino tutaj do najniższego tieru marsz i nie wychodzić. Zdecydowanie. Nie będę pamiętał o kimś takim jak kino i najlepiej, żeby zapomnieć o całym performancie Beyond Gaming, bo ich midgame leżał i kwiczał, także słabo. Naprawdę słabo. Beyond Gaming było... To było coś ponad. To było coś ponad to, co normalny człowiek jest w stanie wytrzymać. Szkoda mi tego huszy, bo gość jest... Imo gość jest najlepszy, tak by far, jest naprawdę tak dobry. No ale nie ma z kim grać trochę. No dajcie mu lepszy teamek i myślę, że będzie dobrze. Będzie przyszłościowo. No dobra, to teraz przechodzimy do supportów chińskich. I na pierwszy ogień idzie kolega Mark z Top Sports, czyli zawodnik czyli wicemistrz Chin. No i wydaje mi się, że tutaj do S-tieru można go z czystym sumieniem wrzucić. W ogóle nie wiem, czy będziemy mieli Z-tier supportów? Chociaż kurczę, może powinniśmy mieć, uwzględniając tych z LPL-a. Aczkolwiek ja nie czuję, żebyśmy mieli wielu takich wspierających, którzy totalnie gapują konkurencję. Uważam, że mam wielu dobrych supportów, tylko że różnica między nimi nie jest jakaś taka bardzo duża. Nie wiem, jak ty to czujesz. No ja mam jednego supporta w Z-tierze i oczywiście to może wynikać z mojej ogromnej sympatii do pewnego regionu, ale uważam, że Lechens jest naprawdę, naprawdę dobry. Nie? I zadziwia mnie to, jak on potrafi zagrać takim czempionem jak Yumi. No wiadomo, memuje się z Yumi, że możesz iść sobie wstawić makaron i robić cokolwiek sobie chcesz, a i tak zagrasz tym czempionem, przynajmniej na przyzwoitym poziomie. Ten gość ma goated Yumi. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale jest świetny i potrafi grać zarówno dobrze tym czempionem, jak i na tego czempiona, bo potrafi wyciągnąć jakiegoś Singed'a, czy tego typu podkrętki, ja bym to nazwał. Więc Lechens jest bardzo kreatywny i jest też naprawdę, naprawdę dobry. Więc jeśli kogoś miałbym wskazywać na Z-tier, to właśnie jego. I wygląda świetnie, ale no Lechens jest no jedną z gwiazd moim zdaniem tej drużyny. No to się zgodzę. Więc... Sporo nie powiedzieliśmy, to w sumie możemy go wrzucić wyżej w takim razie. No dobra, to niech będzie ten Z-tier. Ja tak zgadzam się z tym, co goście mi mówią. Chciałbym, żeby to była taka tier lista, tym razem nie od nas, nie taka redakcyjna bardzo, żeby nie można było nas obwiniać za jakieś mocne take'i, ale też mam dobre zdanie na temat Lechensa. Nie jestem aż takim gigantycznym entuzjastą co ty, w sensie wiem, że jest dobry, ale nie wiem, coś tak z tyłu głowy mówi, że może coś nie wypalić, ale ja ogólnie miałem takie obawy względem Gen.G, że jednak się potknął i może to wynika z tego, że po prostu mocno im kibicuję, a zawsze w przypadku, kiedy kibicuję jakiejś drużynie, to zakładam najgorsze, żeby potem się nie rozczarować, więc może jestem w błędzie. Okej, okay, rozumiem to, ale bardzo mi się podoba, że od razu powiedziałeś, że jak coś, jak będą jakieś chujowe take'i, to możecie zwalać na gościa. To do gościa. Nie no, take'i są dobre. Każdy take jest okej, okay, tylko zależy od tego, jak go bronisz, nie? A myślę, że Lechens się broni i też czekamy na Singed'a, tak? Stały element. Ktokolwiek schoweruje Singed'a w lobby jakimkolwiek, to od razu kasterzy Lechens tym grał! To może być Singed na supporcie. Za każdym razem. To prawda. Ale chyba... Myślę, że odpali tego Herosa, tak żeby tylko puścić oczko fanom. Jeśli oczywiście będzie grał na Yumi, to myślę, że się nie zawaha. To będzie, spust będzie ciągnięty. No właśnie, tylko pytanie, czy będzie grał często na Yumi, bo to postać, która tak sytuacyjnie się pojawia, jak na razie na tych Mistrzostwach Świata. To Lechensa wyrzuciliśmy tak spoza kolejności. Teraz następnym zawodnikiem będzie Meiko. Meiko, czyli support Edward Gaming. W ogóle jaka ikona od 7 lat ponad chyba w jednej drużynie, więc jest to coś, co się niesamowicie chwali. Ale nie był to... przepraszam. Pomyliłem Meiko z Mingiem. Meiko, tak. Meiko, myślę, że możemy go umieścić w Z-tierze. Nie.
Okej, okay, ja bym po tym splicie go nie umieszczał w Z-tierze. Nie oglądałem bardzo dużo LPL-a, ale nie był najlepszy na enchanterach. Za to jest zdecydowanie lepszy na melasach, na engagerach, więc teoretycznie meta mu siedzi. Meta mu absolutnie siedzi i powinien być zajebisty. W praktyce zależy, jak do tego podejdziemy. Jeśli podejdziemy do tego, że jakie mamy oczekiwania wobec tego gracza i czy uważamy, że on się wespnie na Z-tier, to uważam, że można go wrzucić do Z-tieru spokojnie. Natomiast jeśli byśmy oceniali stricte cały split, to na enchanterach nie wyglądał najlepiej. I wydaje mi się, że meta mu po prostu siedzi i Edward Gaming będzie jeszcze lepsze niż w całym splicie, ale... No okej, zgodziłbym się z tobą, że to jest Z-tier, ale tutaj z małą gwiazdką, że to nie był jego najlepszy split, natomiast no Sufit ma ogromny, jest w tym EDG chyba już 7 lat i no jest nieodłączną częścią tego zespołu, on jest duszą tego zespołu i na engagerach jest naprawdę świetny. No i tak to głównie rozpatrywałem, czyli że wiesz, to zawodnik, który naprawdę dobrze potrafił wybrać te momenty, kiedy rozpocząć walkę, umiał naprawdę dobrze rotować po mapie, też ten duet z Viperem był bardzo dobry, ale też lubię w tych tier listach uwzględnić to, jak potencjalnie może wypaść, żeby potem już po turnieju nie można było powiedzieć, ha, 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 to tak zrobiliście i się pomyliliście i tu, i tu, i tu. I właśnie ja myślę, że to może być dobry turniej dla Mayko. Ale możliwe, że jest tak, jak mówisz, że żeby trochę niżej go jednak dać za tych enchanterów. I chyba podobne zarzuty były kierowane w stronę Minga, o którym też parę słów teraz powiemy, czyli zawodnika, który nawet jeżeli niespecjalnie ku temu były warunki, wszyscy grali Sivi, Ryumi, Zeri, Lulu i tutaj w dowolnych konfiguracjach te zestawy, to on jednak lubił wziąć Leonę i zawołać Weya i sobie zdajwować level 3 przeciwników, więc tutaj myślę, że podobne kryteria ocenowe, ale chyba też z racji na to, jak finalnie skończyło RNG, jak wyglądały te konfrontacje na topowe chińskie zespoły, pozwolę go sobie wrzucić do S-tieru za Markiem. Z Minkiem jest taka sytuacja, że znowu, meta siedzi całemu RNG, no bo mamy Galę, który lubi grać Tristaną i Kai'Są, no więc do takich czempionów chcesz sobie dobrać właśnie Nautilusika czy Leonę. I mimo tego, że meta przez cały split predysponowała cię do grania enchanterów, albo takich pilujących supportów jak Renata czy Tahmkench, to on i tak miał most played Nautilusa i chyba trzeci most played to była Leona i jeszcze RNG super działało na Lucianami, ale Lucian nami już jest no, totalnie poza zasięgiem, jeśli chodzi o metę. Więc fakt, że znowu meta shiftuje, jest super w kontekście tego, jak RNG chce grać. Więc super, że Ming się będzie mógł teraz łatwo odnaleźć, ale też zgadzam się, oceniłbym go jednak trochę niżej niż Marka czy Jezus. Jakiego mamy w Z-tierze? Lechęca i... I Mayko. Tak, dokładnie. I supporta Edward Gaming, czyli Mayko. Dokładnie tak. I mamy jeszcze jednego zawodnika, który akurat w przeciwieństwie do Mayko i Minga nie miał problemu z metą enchanterów, mianowicie Missing, wspierający JT Gaming. Myślę, że tutaj akurat do tego Z-tieru z czystym sumieniem można go wrzucić. Dla niego to był na pewno dobry sezon, jak dla całego JT Gaming. Zresztą jeżeli wygrywasz LPL-a, to na pewno był dla ciebie dobry sezon. I ciekaw jestem, jak odnajdzie się po zmianie mety. Też nie będę ukrywał, zarówno ty, jak i ja na LPL-a poświęcaliśmy nie aż tak dużo czasu. Nie jest tak, że jestem absolutnym leserem i nic nie obejrzałem, ale no, tak jak często powtarzam, supporty to jest moja pięta Achillesowa. Nie potrafię za dobrze ich oceniać. Niemniej, jak na moje oko, Missing zasłużył na Z-tier. Zgadzam się i tutaj podałbym taki ciekawy kontrast, który widzę, bo Lechenc to jest ziomek, który gra w taki sposób, że on raczej skipuje jak tylko może kupowanie control wardów. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle i tak kupuje ich sporo, no bo jest supportem, ale skoro gra Yumi, no to na Yumi czy na enchanterach zazwyczaj ten mythic jest super, super ważny. On ci daje bardzo dużego boosta, bardzo dużego power spike'a i Lechenc ma raczej tendencję do tego, żeby właśnie skipować kupowanie control wardów, żeby mieć jak najwięcej golda. Natomiast Missing jest trochę takim przeciwieństwem. On ma
insane liczbę kupowanych pinków. Więc to jest ciekawy kontrast i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, jak to wybrzmi w bezpośrednim pojedynku między JD Gaming a Gen G. Oczywiście, jeśli takowy się ziści, no już musi się ziścić oczywiście po fazie grup. Jestem bardzo ciekaw, ale no zdecydowanie Missing zasługuje na Z-tier. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Mamy też tutaj kolejnego supporta. Jest to taki, więc z deszczu pod rynnę. Nie, w sumie złe sformułowanie. Jak na rollercoasterze. Z samej góry na sam dół. Teraz wspierający Saigon Waflo. Kurczę. D-tier? Ja bym dał takiego do D-tieru jako ukłon dla całego tego botlane'u, bo szczerze mówiąc Saigon Buffalo bez Shoguna i takiego, no oni by nie istnieli. Tak, zgoda. To jest tragedia. Froggy jest za słaby jak na ten team. Zdecydowanie za słaby jak na ten team. I on się musi uciekać do utility podkrętek, jak na przykład właśnie Zaków, czy po prostu też piknie Galio i liczy na to, że dobra, zrobię rozgardiaż, zrobię dobry engage, zrobię zamieszanie w fajcie i Shogun wyklika. Więc dla takiego i Shoguna powinien pójść jednak ukłon z naszej strony, więc zdecydowanie taki do D-tieru. No, fajny set zagrany na koniec tego turnieju od niego. No to teraz czas na Europę. Powrót. Mówiliśmy już o Hillsongu, mówiliśmy o Kaiserze. Teraz czas na naszego młodziutkiego Targamasa z G2 Esports. I zobacz, jak się zmieniają opinie bardzo szybko. Jeszcze chwilę temu mówiło się o tym, że to zawodnik z takim wielkim champion poolem, taki talent, takie możliwości, jest tak super. A potem przychodzi to lato, które w sumie było dobre dla G2, doszli do finału. Ale o Targamasie jest znacznie ciszej. Ciągle wraca się do tej myśli, że linia słaba razem z Flakedem i może to zawodnik, którego warto byłoby rozważyć na wymienienie na kogoś innego. Jak ty się czujesz w stosunku do Targamasa i jego sezonu? Okej. Ja mam pewien problem związany ze zmianą mety, bo Targamas i Flaked to jest botlane, który grał często weakside, tak? Oni wyciągali często jakąś Seraphine, Senne, grali raczej, całe G2 grało raczej wokół mida, więc siłą rzeczy, jeśli mid jest twoją main linią i też czasami schodziło się do Broken Blade'a, no to siłą rzeczy ten botlane czasami został pozostawiony samemu sobie, aczkolwiek G2 jest na tyle uniwersalną drużyną, elastyczną drużyną, że oni mogą zagrać i strong side bot, i strong side top. I jestem ciekaw, jak oni się właśnie zaadaptują do tej mety, bo to już nie będzie ten moment, gdzie wyciągniesz sobie Seraphine Senne, wątpię, żeby to wyciągali, a jeśli już, to wyciągną to raz i jeśli zagrają tym dobrze, to pewnie przeciwnicy będą to banowali. Dodatkowo grał bardzo dużo Lulu, no i teraz Lulu nie widzimy w ogóle. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale chyba nie było w ogóle Lulu na Mistrzostwach Świata. Chyba nie było. Co, a co do stylu G2? Ja myślę, że to może być podobny sposób grania, jak było na MSI. Mhm. To jest ciężkie. Ja bym nie powiedział, że on jest lepszym supportem niż Hillsong i Kaiser o tier. I nadal bym uznał, że ci gracze, których mieliśmy w A-tierze, czyli na przykład Beryl, na przykład Kaelin, są lepszymi supportami, więc uznałbym, że to jest B-tier support. Jestem ciekaw, jak się odnajdzie w mecie engagerów, nawet jeśli oczywiście historycznie on potrafi grać engagerami, no to pamiętajmy, wypracowujesz jakiś styl gry przez cały split i nagle meta ci kompletnie shiftuje. Grasz bardzo dużo, nie wiem, Lucianami, akurat Lucianami w przypadku G2 nie siadało, ale grasz bardzo dużo Lulu, grasz bardzo dużo Senny, grasz tam Kencze, Renaty i nagle musisz się przestawić na to totalnie inny styl, gdzie teoretycznie jak masz engagerów, no to chcesz dociskać przeciwnego bota, a nie wiem, czy G2 chce do końca grać pod Flakeda. Teoretycznie mogą też zrobić tak, że po prostu Leona, Nautilus roamujemy do mida i jeszcze bardziej próbujemy rozpędzać Kapsa, co uważam powinno być myślą szkoleniową G2 i tak powinno G2 grać. Niemniej jednak, nie rozpowiadając się już bardziej, Targamas do B-tieru. Przed Hillsongiem, tak, za Hillsongiem, przed Kaiserem, nad za Kaiserem. Nad Hillsongiem, przed Kaiserem chyba. Może to jest kontrowersyjny take, ale Hillsong ma naprawdę słabe wardsy so far.
gra naprawdę, naprawdę słabo. I spodziewałem się, że to będzie ten moment. W ogóle wielokrotnie o tym mówiłem, jak myślałem o Fnatic, że kurde, nie grajmy tych enchanterów, po prostu wrzućmy go na jakiegoś Pajka, Rakana, Nautilusy, Leony i dociskajmy. Niech on wjeżdża, niech on engage'uje, niech on będzie tym geniuszem. Czasami szaleńcem, ale często geniuszem. Natomiast meta jest pod nich, grają tego Maokaja i wygląda to blado, szczerze mówiąc. Wygląda to naprawdę blado i grają bardzo shaky early to mid game. Więc wiadomo, być może G2 będzie jeszcze gorsze w group stage'u, ale nie wiemy tego, bazując na informacjach, które mamy, uważam, że Targamas będzie lepszy, jest lepszy na ten moment. I przechodzimy do Trymbiego, już ostatni support z Europy. Chociaż będzie jeszcze Sven, to w sumie jeszcze jeden Europejczyk. W każdym razie Trymbi chyba będzie jedynym zawodnikiem, którego możemy rozważać w kontekście A-tieru. I nagle okazuje się, że w momencie, w którym Rogue wygrywa Europę, to Trymbi rośnie przy takim swoim performance finałowym i ogólnie playoffowym, rośnie nam w oczach jako najlepszy support w Europie, co jest dość ciekawe, szczerze mówiąc. Absolutnie się zgadzam i ten gość, ja akurat tutaj nie boję się o shiftowanie mety, bo ten gość jest kreatywną bestią. On ci wyciągnie, ma bardzo dobrego Rakana, wyciągnie ci nagle Sorakę jak siedzi, wyciągnie ci Tarika jak siedzi, wyciągnie ci Blitzcranka jak siedzi. O niego się zupełnie nie martwię, jest bardzo uniwersalny, bardzo elastyczny i bardzo, bardzo smart about the game. I zdecydowanie dałbym go wyżej niż Beryla i Kalina. Nadal jest to A-tier, ale powiedziałbym, że to jest topka w A-tierze. Jestem bardzo ciekaw, jak on sobie poradzi w starciu właśnie z koreańskimi i chińskimi supportami. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak sobie Rogue w ogóle poradzi na Worldsach. Grupa jest całkiem spoko, więc myślę, że mogliby naprawdę z niej wyjść. No mają DRX, Top Esports i Gigabyte Marines. Chyba ze wszystkich grup, jeśli chodzi o Europę, oni trafili najlepiej. No i zasłużenie, no, mają pierwsze miejsce, są z pierwszego poolu. Więc jestem bardzo ciekaw, jak on sobie poradzi na właśnie Beryla w bezpośrednim starciu i na supporta Top Esports. Jestem bardzo podekscytowany i uważam, że jest topką A-tieru bez dwóch zdań. No to też tak to czuję. Ale co do Vulkana, który jest naszym przedostatnim supportem do omówienia, niestety nie mam tak ciepłych przemyśleń. Niestety Vulkan jak co turniej międzynarodowy gra lipę raczej. I co roku jest ta sama śpiewka, już mam tego serdecznie dosyć. Ciągle ten Vulkan, który w regionie jest naprawdę dobry, potem przychodzi turniej międzynarodowy i ziomek po prostu się obrzyguje, powiem to wprost, obrzyguje się mechanicznie, no. Już nie mogę patrzeć na jego uśmiechniętą gębę i na szczęście tutaj jest taki zoom kamery i z tym zoomem on będzie patrzył na mnie, ale z C-tieru za Huchim. Zgodzę się. Chciałem go umieścić w C-tierze. Botlane IG gra słabo. Uważam, że to jest ich zdecydowanie najsłabszy punkt i myślę, że to nie jest kontrowersyjna opinia. Grają po prostu marnie. W ogóle bez jungle mid duo ta drużyna by leżała i kwiczała. Bez takiego jungle mid duo. I Kaori też potrafi się mocno odkleić, a Vulkan zupełnie nie daje jakiejś takiej gigantycznej wartości dodanej. Szczególnie, że teoretycznie on powinien być teraz w dobrym spocie metowo, bo on jest też lepszy na engagerach niż enchanterach. No i chuj, no i cześć. Nie, niestety, C-tier nie jest tak dobrze, jak powinno być. I zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Znowu spoko w regionie, ale raczej taki, wiesz, odgrzewane pierogi już trzeci raz po świętach na Mistrzostwach Świata, na turnieju międzynarodowym. Nie, beznadzieja. A skoro mowa o odgrzewanych pierogach, trzeci raz, czy kurwa 50 po świętach, to Sven tym razem ładnie się ukrył, bo przywdział skórę supporta. I tutaj na samym końcu będziemy go oceniali. I to jest chyba najlepszy support w NA, i to dużo mówi o tym regionie, co nie zmienia faktu, że nie umieszczę go wyżej niż w C-tierze. Jest lepszy niż Huki, jest lepszy niż Vulkan, ale nie jest tak dobry jak Hillisang, nie jest tak dobry jak Targamas, nie jest tak dobry jak Kazer i jak nikt inny wyżej. To jest skandal, że w Major regionie z rozsapowany Sven jest najlepszym supportem.
I do tego i tak, jest to gracz, wobec którego i tak padały pewne zarzuty, że widać, że to jest jednak świeża rola dla niego. Zgadzam się i trzeba tutaj zauważyć jedną prostą rzecz. Jak już mówiliśmy wcześniej, mieliśmy pewne obawy co do niektórych supportów, jeśli chodzi o shiftowanie mety. No to tutaj, no to jest po prostu dramat. Myślę, że spokojnie można obgryzać paznokcie, bo o ile pograł sobie Lulu, pograł sobie Yumi, to są jego dwa most pick championy, no to teraz ma nagle Nautilusta, Leone, Maokaja potencjalnie. To są championy, na których on musi pokazać, że ma jaja i fiuta. I on musi po prostu wjeżdżać, on musi engage'ować, on musi być agresją, on musi być frontlinem swojej drużyny. Czy on to zrobi? Nie wiem, aczkolwiek pamiętamy, że potrafi dosyć mocno wyjść przed szereg i na przykład przegrać finał w ten sposób, więc być może, oczywiście grał inną rolę, ale być może ma już w pewien sposób zaprogramowane wychodzenie przed szereg i stanowienie frontline'u, co, patrząc na tę metę, będzie akurat całkiem spoko. Niemniej jednak totalnie się zgadzam, moglibyśmy go dać, nie wiem, na sam szczyt C-tieru, ale no nie zasłużył na bottom B-tieru, aczkolwiek tutaj daje gwiazdkę, on akurat może pozytywnie zaskoczyć, bo po pierwsze może nam zamknąć mordy i powiedzieć, ej, no dobra, jestem najlepszym supportem NA i wypadnę spoko na turnieju międzynarodowym, mimo tego, że dopiero co zesłapowałem, nadaję się do tej roli i będę jeszcze lepszy. Ale może być tak, że okaże się, że po prostu NA jest NA, jest słabym major regionem i Sven będzie po prostu blady, tak jak jego karnacja i będzie tak wypadał na Summoner's Rift. Więc top C-tieru, ogromny znak zapytania, chyba największy ze wszystkich tych graczy, których tutaj mieliśmy. Chyba tak. No i co? I tym samym zamykamy tę tier listę. Podsumowując, Z-tier, Lehens, Meiko, a także Missing, w S-tierze Mark, Ming, Keria, A-tier Trymbi, Beryl, Kellyn, B-tier Kaiser, Targamas, Hillisang, C-tier Sven, Huhi, Vulkan, Boże, kto to był? To był ten z Gam, nie? Tak, Bie. Bie i Koala. D-tier, no to nasi sympatyczni wildcardowi Ceos, Harp, a także Taki. No i tier wildcard, no to Aladoric and Friends. No i niech tam sobie siedzą i się patrzą na górę i się niech uczą gry. I co? Chyba legitna tier lista. Ze wszystkim się zgodziliśmy. Także bez kontrowersji, bez hot take'ów. I bardzo dobrze, to prawda? Po co udziwniać. Aczkolwiek podoba mi się to, że wydaje mi się, że jednak było sporo argumentacji, sporo jakichś takich, nie wiem, mam nadzieję, ciekawych take'ów, a ostatecznie pogrupowaliśmy tych supportów, co prawda trochę przypadkiem, ale pogrupowaliśmy ich trochę regionami. Tak, trochę tak. Wyszło coś takiego, że mamy Wietnam, Tajwan i Amerykę, potem mamy Europę, potem mamy Koreę i Trymbiego i chyba jeszcze kogoś z Chin mieliśmy i później już mamy azjatyckich supportów z tych dwóch największych lig, czyli z Korei i z Chin. Więc no to tak wygląda niestety nowoczesna Liga Legend. No, możemy tutaj gryźć długopisy, ale i tak ostatecznie Chiny i Korea będą zawsze najlepsze, a Ameryka z major regionów zawsze najsłabsza. I to jest piękne podsumowanie tej pierwszej części naszych tier list na Mistrzostwa Świata. Zostawcie subika nam i Marzelowi, który prowadzi swój kanał Marzel Likes Korea, chyba tak to się nazywa? Dobrze mówię? Teraz już samo Marzel doszło do rebrandingu, ale tak, dobrze mówiłeś. Tak, więc odsyłam łapki, suby, dzwony, wiadomo, klasyka. I słyszymy się w drugiej części, gdzie porozmawiamy sobie o dżunglerach i o... Nie wiem o czym, może o midlanerach, może o toplanerach, a może w ogóle tylko o lesie. To musicie zobaczyć sami w następnym odcinku. Na razie.